witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj tego vloga znowu zaczynamy z naszej przyczepki. Jak pamiętacie, robimy tutaj małe takie naprawy, modernizacje. Upiększamy ją, żeby troszkę ją odmłodzić. No i dzisiaj przyszedł czas na podłogę. Nie wiem, czy wspominaliśmy wam wcześniej, ale przed Włochami kupiliśmy właśnie taki gumolit na podłogę. No i dzisiaj będziemy chcieli tutaj sobie podziałać. Także jest i żona. Zobaczcie, tak wygląda ta nasza stara podłoga. Jak widzicie, no ona już jest taka trochę zużyta po tylu latach użytkowania. No i tak średnio nam tutaj pasuje do tego naszego wystroju, który żeśmy sobie tak wymyślili w ciągu użytkowania naszej przyczepki, odkąd żeśmy ją kupili. No i właśnie dzisiaj będziemy chcieli tutaj zrobić tą nową podłogę. Więc musimy tutaj wszystko sobie pomierzyć, podocinać. No i potem będziemy montować gumolit. Tak jest. Także taki jest plan działania na dzisiejszy dzień. Nie ma z nami dzieciaków, dzieciaczki są u dziadków, więc mamy troszeczkę spokoju, że tak powiemy, no wiecie, o co chodzi. Nie będą nam tutaj tak troszeczkę przeszkadzać, także na spokojnie sobie to porobimy. No jak wrócą, to będzie już gotowe. Także my się bierzemy powolutku do pracy i zaraz będziemy wam pokazywać, jak będziemy to próbowali w ogóle tutaj zrobić. Zobaczymy, czy nasz pomysł w ogóle okaże się dobry, czy będziemy musieli znowu kombinować i szukać innych rozwiązań. Także my powolutku bierzemy się do pracy i zaraz będziemy wam wszystko tutaj objaśniać, co będziemy robić. Teraz wam mówimy, co mamy zamiar tutaj robić, więc zobaczcie, mamy w skrzynce narzędzia, jakieś tam markery, miarki i takie rzeczy potrzebne. No i mamy jeszcze takie kartony, takie przekładki kartonowe, z których będziemy właśnie chcieli tutaj teraz podocinać taki szablon całej podłogi. No i potem ten szablon cały przeniesiemy na ten nasz gumolit, już w mieszkaniu rozłożymy sobie, rozłożymy szablon. No i to będzie chyba najlepsze rozwiązanie, bo tak wpakować tutaj rolkę gumolitu i kombinować, to myślę, żeby nam to się wszystko załamało i by nam to nie wyszło. Także zaczynamy powolutku tutaj właśnie przymiarki tych kartonów i myślę, że zaczniemy tutaj od strony łazienki i toaletki i będziemy się przemieszczać tutaj korytarzykiem aż pod łóżko dzieci. Dobry plan? Dobry plan. Ale co? Że cały gumolit to nawet by nam tutaj nie wszedł, żebyśmy mogli coś działać. No nie wszedłby, bo on tutaj nam dużo odejdzie tego, bo ogólnie mamy go na 2 metry szeroki, więc nam tutaj troszeczkę chyba przybraknie jakieś 10 cm, jak dobrze pamiętam. No ale tam dotniemy taki paseczek, więc w sumie tylko w tym miejscu nam będzie potrzebny ten pasek. No i zobaczcie, ile nam tu odejdzie. Tu odejdzie jedno siedzisko, tu odejdzie drugie siedzisko, łóżko odejdzie, no i kuchnia z tą szafą całą, zaraz wam tu pokażę, może będzie lepiej widać, z tym piecykiem, z szafą, no i kuchnia z lodówką, więc w sumie zostanie korytarzyk i tylko takie paski. No ale też myśleliśmy wcześniej, żeby po prostu dociąć taki jeden wąski pasek, potem tutaj pod stolikiem, no ale chyba lepiej będzie w jednym kawałku się pomęczyć troszkę i go jakoś tutaj przytransportować. Także powolutku bierzemy się teraz tutaj do prób docięcia. I zobaczcie, mamy pierwszy kartonik docięty. Mniej więcej tak to wygląda. Tutaj musimy poprawki małe nanieść przy docinaniu już gumolitu, bo troszeczkę żeśmy za bardzo wymierzyli. Jednak te wszystkie wymiary to by trzeba było, nie wiem, co 5 cm mierzyć, jakie są szerokości, bo te wszystkie ściany są tak troszeczkę już rozjechane, że tak powiem. No i tak to wychodzi, także jedną miarę mamy zrobioną, no i teraz będziemy szli w kierunku tutaj korytarzyka, więc teraz docinamy koło łóżka i tak dalej. I będziemy wam dalej pokazywać, jak to będzie wyglądać. I tak wyglądają nasze prace, mierzymy sobie po takim kawałeczku, akurat teraz taka połóweczka tej płyty wyszła, żonka docina. My już mamy drugą płytę dociętą na wymiar, teraz będziemy robić ten kawałek przy piecyku, oj, w tym korytarzu, a potem dotkniemy sobie tamten paseczek tutaj pod łóżkiem. I tak powolutku się przemieszczamy właśnie w stronę tutaj wyjścia, w stronę łóżek dzieci. No i teraz mamy, zobaczcie, taką płytkę dociętą. Tutaj wsadzimy, bo to chodzi o piecyk, żeby nie doszło, bo tam pod piecykiem nie wiem, czy to będzie widać, ale tam są takie blachy, żeby nam się to nie nagrzewało, więc zrobiliśmy taką tam
taki odstęp od tych blach. No i teraz musimy wyciąć, zobaczcie, każde takie, taką pierdółkę trzeba dociąć, żeby to nam właśnie wyszło, bo jak gdybyśmy tego nie docięli, to wtedy zrobią się takie szpary. Chociaż tutaj przy tych wszystkich takich łóżkach, tak jak tam żeśmy zrobili, tu wam pokażę, robimy taki dystans. Tu jest niedocięte jeszcze, ale widzicie linię, po tej linii będziemy docinać właśnie gumolit i wtedy takie nóżki, które tutaj były mocujące, docisną nam ten gumolit właśnie tutaj. Tu była i chyba tam gdzieś jeszcze była. Właśnie docisną nam ten gumolit i będą go trzymać, żeby się nie przesuwał. I tak samo zrobimy tutaj. Dopiszemy sobie tylko tutaj strzałeczkę, że od tego miejsca do końca tej płyty ma być plus 5 cm. I wtedy nam to się wszystko tutaj fajnie zgra. Także tak wyglądają nasze prace. Mamy docięty cały wzornik. Zobaczcie, tak to teraz wygląda w naszej przyczepie. Także mamy kartonową podłogę. Wszystko jest docięte praktycznie idealnie. Tam są jakieś może małe niedoskonałości, ale to sobie opisaliśmy, gdzie mamy dołożyć tego gumolitu. No i teraz musimy to wszystko zabrać, pozbierać i rozłożyć gumolit i ten szablonik na gumolicie i dociąć. No i tam jedynie nam przybraknie 10 cm, no ale to już szerokość gumolitu była 2 metry, tu jest 2,10 w przyczepie tak mniej więcej, no ale tam zrobimy sobie takie łączenie i wtedy będzie już dobrze. A tam zobaczcie, jeszcze mrówka atakuje nas, chyba ta włoska. O, właśnie tam. Gdzie ona jest? Nie dostaniesz. Uciekła. Także wyszło nam w sumie 9 elementów, które teraz musimy zebrać, jak wam mówiłem przed chwilą, i puzzle ułożyć w mieszkaniu i potem znowu tu wrócić, rozłożyć ten gumolit i to będzie chyba największe wyzwanie, żeby nam się to nie pozaginało. Ogólnie cała ta impreza nas tu nam zajęła 2,5 godzinki, samo to szablonowanie. Teraz pewnie jeszcze z godzinę, półtorej nam zejdzie to wszystko do cięcia. No powinno być trochę łatwiej już, bo to tylko rozłożymy i dotniemy. No i potem jeszcze zabawa, żeby to tutaj przywieźć. I największa zabawa to potem, żeby to rozłożyć. Zobaczcie, tych wszystkich takich małych zakamarków, zakamareczków jest, a chcieliśmy, żeby to naprawdę wyglądało jak najlepiej. Także nam to trochę właśnie tutaj zajęło. Tutaj nam te listewki podkręcamy, żeby nam to się fajnie wsunęło pod to. Tu zrobimy pod te siedziska, tak jak wam mówiliśmy. Tego mamy opisane plus 5 cm, że wiemy, że tutaj mamy dołożyć. I tak. Trzymajcie kciuki, żeby nam to wyszło. Trzymajcie kciuki. My idziemy teraz na obiadek, bierzemy kartony do auta, zjemy obiadek i będziemy się bawić właśnie w docinanie gumolitu. Także widzimy się przy następnym etapie prac. Jesteśmy już w domku, zobaczcie. Taki mamy gumolit na naszą przyszłą podłogę w przyczepie. Musieliśmy z pokoju wynieść stół, krzesła, przestawić łóżko pod okno, w ogóle nie stoi w tą stronę. No i teraz będziemy próbować docinać właśnie pod wymiar, który żeśmy zrobili z tych szablonów, z tektury. Przynieśliśmy puzzle. Tak jest i teraz musimy to porozkładać, posklejamy sobie, żeby nam się to nie rozjeżdżało taśmą. No i jeszcze nam ogólnie zostało tyle tego gumolitu, bo cały się niestety nie zmieści ze względu na to łóżko. Nasz pomocnik leży, kierownik budowy jak zawsze. No i teraz zaczynamy rozkładanie. I mamy wstępnie zrobiony szablon na gumolicie. Zobaczcie, tak wygląda nasza przyczepa z lotu ptaka.
Wszystkie elementy żeśmy połączyli taśmą, żeby nam się to nie przesuwało. Tu zostały jeszcze dwa kartony, ale to potem już jak sobie dotkniemy, bo to są same końcówki, tylko one nie są na całą szerokość, tylko tam chyba 13 cm. Więc sama końcóweczka, ta co nam została poduszkiem zawinięta. No i teraz musimy wszystko odrysować jakimś ołówkiem, kredką, bądź długopisem. Zobaczymy, co będzie najlepsze. Podokładać te nasze plus 2, plus 5 i inne wymiary. No i modlić się, żeby nam to się udało. Tak jest. Mały stres jest, no. Podejście mamy tylko jedno. Jak się przesuniemy gdzieś za bardzo w którąś stronę, no to niestety, ale wszystko nam się porozjeżdża i będzie kicha. Także my teraz trochę w stresie małym. Małym. Działamy. Działamy, no. Żona będzie malować, więc jak coś to na kogoś trzeba potem zrzucić winę. Dobra, startujemy. Żona się drapie po głowie. Linie narysowane, pewnie nic nie będziecie widzieć. No my tam widzimy. Długopisem najlepiej nam to wyszło. Tu trochę widać, zobaczcie. No i teraz będziemy docinać. Dotkniemy sobie najpierw tą część. Wysuniemy ten gumolit. Dołożymy te dwa kartony, co nam zostały. Dorysujemy i będziemy mieć wszystko zrobione. No i żona zrobiła ostatnie cięcie. Mamy to. Mamy to. Zobaczcie, tak to wygląda. No całego nie rozłożymy w pokoju, bo nam to łóżko przeszkadza. No ale tak wygląda właśnie nasza przyczepka. Oczywiście tam jeszcze nam braknie na długość, bo to mamy 4-metrową tą wykładzinę. Tam braknie jakieś, nie wiem, pół metra, 60 cm pod dzieci łóżkiem, ale to już z takich tutaj odpadów sobie dorobimy, bo tam ogólnie tego nie będzie za bardzo widać. Najbardziej nam zależało właśnie tutaj na tej przestrzeni, po której właśnie najczęściej chodzimy i w której mieszkamy. Zadowolona jak na razie? No na razie tak, zobaczymy efekt końcowy. Zasiadaj tam, tu mamy stół. Tak jest, tu mamy stolik. Tak. Wyobraźcie sobie. I tak to wygląda. Tam jest piecyk, kuchnia, drzwi wejściowe. Także możecie sobie wyobrazić teraz naszą przyczepkę. No i tyle. Zbieramy teraz tą wykładzinkę. Sprzątamy pokój, ale montaż będziemy robić już w dniu jutrzejszym, bo jeszcze musimy parę spraw dzisiaj załatwić. Nie zdążymy. Także widzimy się jutro. Będziemy Wam pokazywać, czy nam się to udało. Trzymajcie za nas kciuki. Także do jutra, na razie. I witajcie w kolejnym dniu. Jesteśmy właśnie w naszej przyczepce. Żona tutaj przygotowuje podłogę już do układania naszego gumolitu, naszej wykładzinki. Musimy pozamiatać, żeby tu nie było żadnego piachu. No i będziemy za jakąś chwilę próbować układać to nasze dzieło wczorajsze. I będziemy Wam zaraz pokazywać. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić, bo mamy pewne obawy, czy to rozłożymy w całości. Bo jednak to jest spora powierzchnia, a tych zakamarków, jak widzicie lub widzieliście wczoraj na filmiku, po docięciu jest sporo. Ogólnie są dwa plany. Albo będziemy rozkładać tam od strony łazienki i rozwijać tą stronę w jakiś sposób, chociaż to, wiecie, tu jest węziej, tu jest szerzej, więc to może być ciężko. Ewentualnie położyć go wzdłuż, przez któreś okno tutaj u dzieci na łóżku, no i tylko go rozłożyć potem na jedną stronę, na drugą stronę. I właśnie zastanawiamy się, jak to ugryźć, żeby było jak najlepiej. Podejrzewam, że będziemy musieli sprawdzić dwa sposoby. No, tylko że najgorsze jest to, że mamy zwiniętą tą wykładzinę tak, żeby rozkładać stronę właśnie wzdłuż, nie? Czy w poprzek przyczepy, no ale wzdłuż tą stronę, żeby rozwijać, tak jak dywan się rozwija. Także zaraz będziemy próbować. Tutaj tylko posprzątamy, musimy jeszcze porozkręcać tam przy tych siedziskach dolne mocowania, żeby można było wsunąć pod. No i tymi mocowaniami potem Wam pokażę, jak będziemy to dociskać. Także zaraz będziemy nagrywać dalej, co tutaj będziemy robić. I przynieśliśmy wykładzinkę do przyczepki. Zobaczcie, tak to wygląda. Ona jest zwinięta w tą stronę. Tu mamy początek tam właśnie w łazience. No i teraz myślimy, jakby to zrobić, żeby to było dobrze. Ogólnie myślałem też, żeby to postawić w pionie, no ale tu niestety zapomniałem, że przecież tu jest
mniej jak 2 metry, więc to też odpada, żeby to, wiecie, rozwinąć w pionie i potem tylko położyć. Żona myśli. Myślę, zaraz coś wymyślę. No najłatwiej byłoby to rozwijać od tamtej strony tutaj, no ale właśnie tych zakamarków jest tyle, że boimy się, że w którymś momencie nam się to załamie. Jak się załamie, to będzie już potem to wszystko widać. Chociaż on jest taki elastyczny, dość miękki, gumka taka fajna z tym podbiciem, ale... No nie wiem. Bo jakbyśmy wsadzili najpierw łazienkę tamto, no to tu już by może jakoś szło, nie? Tylko że wiesz, jak to jest. Nie położysz tego. To musi być zawsze w pionie trochę. Ewentualnie rozwinąć tyle, żeby tam do łazienki starczyło, a tu mieć rolkę, tu gdzieś na tym najszerszym. I to będzie chyba najlepszy pomysł. Dobra, zaraz tu sprawdzę. Zaraz będziemy myśleć. On się nam nie urwał, jak go będę rozwijać. Dobra, ja ci pomagam, a kamerkę zostawiam gdzieś tutaj z boku. Tak wyglądają nasze prace. Jest ciężko, nie powiem. Zobaczcie, tutaj nam trochę się to fałduje. Musimy co chwilę docinać jakieś małe kawałeczki. Tu musiałem odkręcić listwę, obudowę z piecyka, żeby to było lepiej dojście. Te praktycznie siedziska mamy rozkręcone, tylko tak stoją, w ogóle są nie przymocowane do podłogi. No i kombinujemy. I teraz stoimy w tym miejscu, bo tu nam znowu coś nie pasuje. I kombinujemy, w którą stronę przesunąć, żeby było dobrze. Chcemy to zrobić, żeby to wyglądało jak najlepiej. I tak to wychodzi. Tutaj widzicie, tyle nam braknie. Taki kawałeczek będziemy musieli dociąć. No i tutaj tak wszystko jeszcze jest jeszcze w proszku. Także położyliśmy ją w miarę, a teraz jest gorsze to docinanie, jak to kładzenie, którego żeśmy się obawiali. I teraz kombinujemy, jakby to zrobić właśnie. Ale na pewno coś zaraz wymyślimy. Jakiś patent dobierzemy, żeby to było jak najprościej i jak najszybciej. Tu widzicie, mamy takie zakładki, chcemy porobić w środku, żeby to potem złapać tymi mocowaniami, które trzymają siedzisko do podłogi, żeby nam ten gumolid się tutaj nie przesuwał. Tak to będzie wyglądać, ale to dopiero za chwilę jakąś. Tu mi się wydaje, że ucieka, bo to nawet widać, nie? Krzywo jest? No, że on musi iść troszeczkę w tą stronę. To zaraz będziemy kombinować. Także trzymajcie kciuki, a my walczymy dalej. I zobaczcie, mamy zrobioną podłogę. Tak tu nam wszystko wyszło. Tu już mamy obudowę dokręconą. Tu jedynie przy takich wszystkich ściankach zrobię jeszcze listewki. Takie przypodłogowe, znaczy bardziej meblowe takie, zaraz wam pokażę, o które mi chodzi. No ale ogólnie tak to nam wyszło. Praktycznie w 99% jest idealnie. Żonie się podoba? Bardzo. To najważniejsze. To była pierwsza rzecz, którą chciałam zmienić, jak kupiliśmy przyczepę. A listewki zrobię takie. To są takie przymeblowe do blatów. No ale one się tutaj idealnie sprawdzą. Bo nawet kolor, zobaczcie, pasuje. Więc takie listewki zrobię w miejscach, w których jest tak najbardziej wymagające. Podoba się. Także my się zbieramy do domku po 2 dniach walki. Jeszcze zostało mi wszystko to poskręcać, te szafki, bo to wszystko się rusza. Ale to myślę, że 2 dni niech to sobie poleży, żeby to wszystko się tutaj jeszcze porozchodziło, jak ma się coś porozchodzić. No i ogólnie przyczepa taka się zrobiła, jakieś 10 lat nowsza, młodsza bardziej bym powiedział. Tak jest. Także zostawiamy naszą pracę, my idziemy do domku, a z wami widzimy się już w kolejnym filmie, także oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dajcie znać, czy wam się podoba taka podłoga. No i widzimy się w kolejnym filmie, także na razie, cześć.